Utalentowany malarz z Polski, Mariusz Kałdowski, świętuje kolejne sukcesy na Wyspach. Artysta ma na koncie ponad 120 wystaw, a większość z nich odbyła się właśnie w Wielkiej Brytanii. Został też wyróżniony wieloma nagrodami. Jego dynamiczne i barwne obrazy znajdują coraz więcej brytyjskich nabywców. Ten fakt w artystycznej pracy cieszy najbardziej. Jednym z największych sukcesów jest to, że ludzie chcą kupować moje obrazy i powiesić je do domu na ścianie, żeby ten obraz był, jakby stawał się domownikiem. I to jest chyba ten taki emocjonalny, najgłębszy, że to, jak ja odbieram świat, to, co ja myślę o świecie, tak jak ja go przedstawiam, jest na tyle czytelny dla ludzi i na tyle miły, że chcą go mieć u siebie w domu. Kałdowski jest uznanym i docenianym artystą, który wystawia w prestiżowych galeriach londyńskich. Jest też rezydentem Regent's Park, gdzie jako jedyny regularnie organizuje wystawy. Mimo tak spektakularnych sukcesów, Mariusz Kałdowski włączył się w niszowy projekt London Global Art Village. Przedsięwzięcie skupia artystów, którzy pragną przybliżyć sztukę zwykłym ludziom, trzymając się z dala od centrów wystawowych. Tak właśnie twórczość Kałdowskiego trafiła do restauracji The Don przy Tower Bridge. Między innymi jeden z elementów jest to, żeby obrazami, sztuką docierać nie tylko do wielkich, prestiżowych galerii, ale także do wśród ludzi, do dzieci, do młodzieży, żeby artyści w tym uczestniczyli. W zależności od miejsca, do którego dociera London Global Art Village, artyści spodziewają się innych odbiorców. No wiesz co, powiedzmy, to jest uzależnione od miejsca, tak jak tu jest akurat, jesteśmy obok samych biurowców i tej części takiej, gdzie większość to są to urzędnicy, więc siłą rzeczy w takiej restauracji będą to ludzie urzędnicy, którzy też na co dzień nie mają zbyt wiele do czynienia ze sztuką. Płótna w The Don sprawiają, że goście czują się otoczeni pięknem. Często też zwracają uwagę na zmianę wystroju restauracji. Lots of them is asking us and is they are interesting, especially when they eat. Wielu klientów pyta nas o obrazy i są nimi zainteresowani. Powiedzieli nam, że patrzenie na płótna w trakcie jedzenia ich relaksuje. Mówią mi, że jest to naprawdę dobry pomysł i gratulują. Ta wystawa bardzo się podoba. Do you have that idea and you set up the pictures and really they like really much.